Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy wstrzymał odwiedziny swoich pacjentów na wszystkich oddziałach. Grypa poszerza kręgi. No i mamy już sporo przypadków zachorowań na grypę również w szpitalu, szczególnie na oddziale pediatrii i na oddziale hematologii, a są to oddziały no, szczególnie wrażliwe, jeżeli chodzi o hematologię, ponieważ pacjenci chorujący tam no, są pozbawieni odporności, w związku z czym tego typu epidemia no, stanowi dla nich po prostu poważne zagrożenie tak zdrowia, jak i życia. Ewentualne odwiedziny będą możliwe w szczególnych przypadkach. O tym zawsze już decyduje bezpośrednio ordynator oddziału lub lekarz prowadzący. A te szczególne przypadki, no to mniej więcej takie, że gdzieś ktoś musi wejść, żeby podpisać no, możliwość hospitalizacji dziecka, czy inne no, takie rzeczy, gdzie już po prostu musi być rodzic obecny lub no, sytuacje takie rodzinne związane no, nawet z pożegnaniem się. Nie? Także no to są już jak powiedzmy jakieś tam wyjątkowe sytuacje. W okresie zimowym ograniczenie odwiedzin to normalna praktyka stosowana w wielu szpitalach. Na grypę choruje bowiem wielu ludzi. Jeżeli sytuacja się unormuje, to wszystko wróci do normy i pacjentów legnickiego szpitala znów będzie można normalnie odwiedzać.